Żałoba mija, bo żałoba to jest czas takiego strasznego bólu, takiej niezgody, ogromnego cierpienia, ogromnego braku, więc żałoba na szczęście się kończy. Niektórzy uważają, że ja w tej żałobie tkwię, no bo znowu piszę o Tomku książkę, często o nim mówię, pokazuję go w swoich mediach społecznościowych, rozmawiam o nim z ludźmi, więc ludzie mylą to z procesem żałoby. Natomiast teraz to mówienie o nim jest takie dużo bardziej radosne. Ja się cieszę, że cały czas on żyje w pamięci ludzi, żyje we mnie oczywiście, żyje w dzieciach. Dzieci chcą o nim słuchać, chcą być blisko taty cały czas poprzez też tą moją opowieść, więc to już nie jest takie bolesne. Natomiast też to jest tak, że się nigdy nie można z taką stratą pogodzić. Jeżeli traci się najważniejszą osobę w życiu, to ten brak będzie dotkliwy, choćby minęło 10 lat, 20, 30. Będzie się zawsze tęsknić. Natomiast ja nie jestem pogrążona w bólu, tak, w jakiejś rozpaczy, w jakiejś takiej tęsknocie, która mnie paraliżuje, przez którą nie mogę normalnie żyć, cieszyć się tym życiem. Przeciwnie, jakby obecność Tomka w moim życiu, ta teraz i ta, która była, to co nam było dane przeżyć, stanowi bardzo duży napęd do życia, moją radość życia. Ona mnie unosi, więc... No więc też to odpowiedź na pytanie nie jest jednoznaczna. To jest miłość, która po prostu daje wielkie szczęście. To jest tak, jak Tove Jansson, autorka Muminków, mówiła o tym, że miłość, człowiek pobłogosławiony miłością czuje się szczęśliwy, nawet jak jest samotny, tak? Jest mu łatwiej żyć, bo doznał tego błogosławieństwa wielkiej miłości. I ja też tak to czuję. Gdy żył, jego energia tak jakby pęcznieje cały czas, tworzy dodatkową wartość. On jest cały czas inspiracją dla wielu ludzi, jest bardzo kochany przez ludzi, jest bliski wielu ludziom, jak jakiś przyjaciel albo członek rodziny. No we mnie ta książka była wiele lat też, jeszcze w czasie jak pracowaliśmy z Dominikiem Szczepańskim nad Czapkinsem. Dominik Szczepański napisał świetną biografię, natomiast ja bardzo chciałam napisać taką książkę osobistą, książkę o miłości, która właściwie jak wiele osób, które już ją przeczytały, albo przynajmniej we fragmentach, mówią, że to jest taki rodzaj listu miłosnego. I rzeczywiście tak jest, bo ja się w tej książce zwracam do Tomka i z nim rozmawiam. Książka jest książką o miłości, zdecydowanie o miłości, o relacji, o człowieku, o intymności, o niezwykłym sposobie przeżywania świata, ale oczywiście ona jest też o górach, dlatego że miłość do gór, czy w ogóle pasja jakakolwiek w życiu człowieka, czy to są góry, czy to jest drugi człowiek, czy to jest jakiś rodzaj pasji tworzenia, to zawsze jest miłość jednak, więc nie można powiedzieć, że książka o miłości nie jest książką o górach, tylko te góry są oczywiście tłem, takim kontekstem opowieści o nas, o naszej relacji, o naszym związku, o naszych wspólnych latach i właśnie o naszym kochaniu się. I książka o człowieku, czyli o człowieku gór, no bo przecież Tomek był człowiekiem gór. Więc wszystko to jest tak naprawdę w niej zawarte. Książka jest skierowana, myślę, że przede wszystkim do dzieci, jest w ogóle zadedykowana dzieciom. Bo chcę, żeby one dowiadywały się jak najwięcej o swoim tacie, żeby go cały czas kochały, żeby miały świadomość, że on z nimi jest cały czas, żeby go spróbowały zrozumieć i żeby mu wybaczyły, że odszedł. No oczywiście książka jest dla Tomka, dla jego pamięci, dla historii o nim, żeby ta pamięć o nim
nie ginęła, żeby był cały czas obecny w sercach ludzi i w ich świadomości. I dla wszystkich innych. To znaczy, ja się cieszę, że można napisać coś, że dla mnie motywacją, jako dla twórcy, dla kogoś, kto opowiada historię, jest to, że ja wierzę, że mogę komuś tą historią jakoś pomóc żyć, że mogę zainspirować, że mogę kogoś obdarować. Więc Tomek był takim, moim zdaniem, darem dla świata i moje pisanie o nim, o nas, jest takim darem dla ludzi, żeby coś pięknego się w ich życiu wydarzało, żeby mogli czuć się w tym świecie i w tym życiu lepiej. Myślę, że Tomek byłby dzisiaj znowu w górach, realizowałby jakieś kolejne bardzo śmiałe zamierzenie, bardzo śmiały plan. Nie wiem, czy byłyby to Himalaje, pewnie tak. Na pewno uciekałby w góry, bo ten świat, który dzisiaj widzimy, on jest coraz bardziej nie do zniesienia. Wydaje mi się, że on jest jeszcze bardziej nie do zniesienia, jak był, kiedy Tomek żył. Czasami sobie myślę, że on by tego wszystkiego nie wytrzymał. To, co dzieje się w Ukrainie, to, co dzieje się w naszym kraju, to, co ludzie robią sobie wzajemnie. Myślę, że byłoby to dla niego strasznie trudne i uciekałby w te góry jeszcze bardziej chcąc nadawać swojemu życiu sens poprzez te góry, a uciekać z tego złego i chorego świata ludzkiego. Tak, na pewno byłby w górach teraz. Nadal byłby samotnym pasjonatem gór. Był taki wspinający się Francuz, który też niestety zginął. Nie wiem, na jakiej górze, Jean-Christophe Lafay. I ta osoba była też dla Tomka taką inspiracją, takim trochę wzorem. Być może chodziłby w dwójkowych zespołach z kimś zaufanym, ale wiadomo, że to jest bardzo trudne komuś zaufać, szczególnie w górach, nawiązać taką bliską więź. Może jechalibyśmy razem, oczywiście ja z nim nie realizowałabym ambitnych celów, natomiast na pewno byśmy bardzo chcieli wspólnie gdzieś w Himalaje pojechać. Tak, myślę, że byłby samotnym wspinaczem i coraz bardziej oddalonym zarówno od środowiska, jak i od świata ludzi. Tak, tak dziś to czuję i widzę.